Artysta ludowy i utalentowany rzeźbiarz. Jego prace wzbudzają ogromne zainteresowanie. W hali sportowej w Węgierskiej Górce do końca sierpnia podziwiać można wystawę dzieł pana Józefa Kupczaka. Skąd u pana rozpoczęła się pasja rzeźbiarstwa? Ja się, wie pani, z tym urodził. Chłopcem taki był, małem, do podstawówki chodził, za to chodzić. To już strugał pod patyki, taki wystrugował byle co. A potem to coraz więcej. To się sam człowiek nauczy. A jakie tematy pan podejmuje w rzeźbach? Jakie rzeźby pan wykonuje? Przeważnie święty, górali. No teraz po te maski drewniane, ja wynalazł. Co to znaczy, że wynalazł pan maski dziadów noworocznych? No bo przyszedł do mnie kolega, no i chodził za przebierajca. No i miał maskę, bo to były dawni przed wojną woskowane. A potem to wino z papieru nakleił, zrobili i się, jak da tą oddychać tego, to się rozleciała. No i mu się ta maska rozleciała. Przyszedł do mnie i go do Józek, a nie dałoby się tej drewnianej maski zrobić. No to dobrze, bo spróbujemy. No i zrobiłem mu tę maskę tego. Na drugi rok już dla całego zespołu maski robił. Jak w ogóle wyglądała przez całe życie ta pasja? Jak wyglądało to rzeźbienie? To wszystko, czemu pani mąż się oddawał? On robił więcej, stolarką się zajmował, ale później jak się już tak polepszył byt, to ludzie sobie życzyli później te rzeźby. Na żądanie, jakie ludzie chcieli, takie mniej więcej robił. A przede wszystkim był Chrystus Farasobliwy, upadający, górali, co tam było. Bardzo dużo miał zamówienia na te rzeźby. Czy jest pan dumny z tej wystawy, która tutaj jest za nami? No nic, z niczego już człowiek nie jest dumny, bo się kończy życie. Ale myślę, że te piękne maski to mimo wszystko jest powód do dumy. A są już dwóch gości jest, co naśladują, ale taki nie zrobią dokładnie jak ja. Jak ja już nie będę robił, to muszą się dołożyć. Jednego włóczył, pokazowałem mu jak to. To trzeba mieć zamiłowani. A jakim trzeba być, żeby wyrzeźbić dobrą maskę? To się trzeba urodzić. Trzeba mieć ten dar, prawda? No właśnie, każdy ma swój talent. Czy pani wspiera męża w tej pięknej pasji? No oczywiście, że popieram. Po prostu czasami mu tłumaczyłam, jakie plany, jak mu się mniej więcej podoba, co mi się podoba, ale ja nie umiałam tego narysować, tylko mu tłumaczyłam, jak tak zrobił, to bardzo ładnie wychodziło. To na przykład Chrystusa Ukrzyżowanego, to zawsze mówiłam, żeby mnie zrobił mi takiego dużego, ale żeby był pochylony, głowę miał pochyloną na prawą rękę, na prawe ramię, i z ustami otwartymi, czyli znaczy, że już koniec cierpień. A czy teraz pani mąż jeszcze rzeźbi? Rzeźbi jeszcze, ale już bardzo słabo, słaby jest. Ale jest pani z męża dumna z pewnością? Zadowolona jestem z niego, bo był dobrym człowiekiem. Nie miałam kłopotu z nim, nie był pijakiem. Pracował solidnie, żeby zapracować. Pieniądze mi oddał, nie miałam kłopotu, nie żeby mi był gdzieś zawiesił z czym. Tego pieniądze robiłam sobie, dysponowałam sama po swojemu, jak chciałam. A on zawsze miał to na uwadze, te rzeźby. Ewa Jeremicz, WG Media.